Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnego odcinka z Dead by Daylight, moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie klasykiem. Mianowicie zagramy sobie Trapperem, czyli pierwszą postacią, która została ogólnie dodana do gry Dead by Daylight. Jest jej taką jakby wizytówką. Moi drodzy, bardzo rzadko grałem Trapperem, bo po prostu nie odpowiada mi playstyle Trapperem, ale dostaliśmy właśnie rytuał na Trappera, że musimy zabić 9 osób, więc nie jest to najtrudniejszy w sumie rytuał. Ewentualnie może nam zająć troszeczkę więcej czasu. I zrobiłem wcześniej teraz, sobie grałem samemu jako Survivor. Ogólnie spotkałem jednego z was też na odcinku, żeby było śmiesznie. Nie pamiętam dokładnie, pan na M się zaczynał, ale to mniejsza z tym. Miałem tam bardzo prostego questa za 90 tysięcy, więc stwierdziłem, że kurczę, zrobię go i dostałem właśnie tego rytuału na Trappera. Stwierdziłem, że to był jest dobry pomysł, żeby te wszystkie punkty, teraz, które zyskałem, wydać na Trappera i spróbować ten rytuał nowy zrobić, ponieważ on jest za ogromną ilość punktów. 135 tysięcy punkciorów, moi drodzy. Za zabicie tylko i wyłącznie 9 ofiar, więc całkiem Holender nieźle. Mówię, nie umiem całkiem Trapperem grać, jestem typowym lejkiem, jeśli chodzi o Trappera, ale zobaczymy jak to będzie. Wbiłem 7 level i udało mi się bardzo szybko uzyskać, słuchajcie, tą ruinę, więc może być tu troszeczkę łatwiej z tą ruiną, bo oni będą... Zakładając, że... Okej, mamy tu jakiegoś delikwenta już w pobliżu. Zakładając, że nie zniszczą mi Heksa za szybko, to możemy całkiem nieźle sobie z nimi poradzić. Dobra, widzę cię, dziuszka. O, będziesz mi tu uciekniesz bardzo szybko tutaj. Jednak cię gonię, okej. Okay. Sam nie chciałem cię gonić, ale cię gonię. Okej, widzę cię. Dobra, moja droga, bardzo fajnie by było. Masz latarenkę. To tym bardziej fajnie. Bo tą latarką będę ci troszeczkę... Będziesz mnie oślepiać teraz, prawda? Nie, nie będziesz mnie oślepiać. O dziwo, myślałem, że zrzucisz się do mnie z oślepianiem. To mieliśmy jeszcze jednego twojego kolegę, ale dobra, pal 6 z tym twoim kolegą. Ale skrzeniłaś. Raz. O, i to jest koleżanka z obsesją, także ma już sporawy level. Co to było? Ale głupio się dałem zrobić. To był najgłupszy dług na świecie. Nie wiem, jak mogłem się nabrać na coś tak prostego. Dobra, nieważne. Tak, nie w ogóle, gdzie te pułapki moglibyśmy rozstawiać, słuchajcie, jakbyśmy grali tym Trapperem. I rozkminiłem, że najlepszym wyjściem, moi drodzy, będzie rozstawianie je właśnie pod oknami, tak żeby ta nasza koleżanka tutaj nie miała zbytnio szansy później jakby przejścia przez te okna. Jak oni mi uciekają pod tymi oknami, to będzie idealne wyjście. Ona mi się teraz wykaraska, bo ma obsesję. Zakładając, że to nie jest inna obsesja, ale zakładam, że to jest dokładnie ta obsesja, dzięki której możemy się wykaraskać. No dobra, spoko. Na sam początek mamy... A i straciliśmy ruinę. Właśnie to, o czym mówiłem. Straszna lipa jest z tą ruiną. Bardzo szybko się ją traci. Dobra, panie Trapper. Idziemy sobie za nią. Nie mam pojęcia, jakim cudem cię tu nie trafiłem. Trapper ma widocznie bardzo krótki zasięg, jeśli chodzi o ten... O używanie tych zamachów i tak dalej. Dobra, wiecie co? Rozłożę sobie tą popeczkę. Ops. Zobaczymy, jak ktoś szybko w nią wpadnie. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o tą pułapkę. Patrzcie, czy mamy tu totem? Nie, to jest dodatkowa pułapka, którą mogę sobie zabrać. Jasne, że ją wezmę. Chodź tu, pułapko. Nie mam za dobrze pojęcia, jak dokładnie się tym Trapperem powinno grać, więc ten mecz może być totalnie noobski. I przepraszam, jeśli taki będzie. Mam cię, Osamurej. Nie, no słabo, naprawdę, Mr. Royce. To nie tak się robi, totalnie nie tak się robi te rzeczy, siemano. Mam cię, o, Samurai idzie na hak w takim razie. Widzę, że ciężko im w ogóle schodzi, jeśli mówimy o tym naprawianiu silników, ale dobra, moja droga, ty idziesz do piwnicy, na spokojnie powinienem cię donieść. I może mam mały level, to i tak na spokojnie powinienem cię donieść. Iron Graba nie posiadam. Ale to nic nie szkodzi, dobra. Zarzucona. Tutaj rozstawimy po tobą pułapeczkę. Czy można tą pułapeczkę tutaj rozstawić? Można ją dopiero tutaj rozstawić. Dziwne miejsce, dobra, nieważne. Mówię, pierwszy raz, to jest mój pierwszy mecz z Trapperem od jakiegoś półtora roku? Coś takiego, naprawdę. Miałem na nim pierwszy level. Ostatni raz grałem Trapperem, chyba z dwa mecze, tylko i wyłącznie. I to grałem zaraz na samym początku bety Dead by Daylight, czyli to było naprawdę sporo czasu temu, słuchajcie. Dobra, z dwa silniki się udało naprawić. Mobeczka już po nią poszła, spoko, leć sobie po nią. Nie ma problemu, nie ściągniesz jej na szybko, bo zaraz ona ci się wpierdzieli w pułapeczkę. Na drogę.
No ściągę ją. A jednak się nie wkrzeniła, myślałem, że się wkrzeni. Ale dobra, nic się nie stało, gonimy was. Jakoś... nie wydaje mi się, żebym super wynik w tym meczu osiągnął, więc spokojnie. Siema na kolana, dziewczyno. Ale skrzeniłem. Dobra. Jezus. No nie idzie też mi tym traperem, muszę przyznać, ale spoko, chociaż tego samuraja muszę zabrać ze sobą. Chociaż wolałbym tamtą osóbkę, co już bym raz dziobnąłem. Dobra, mam cię. Teraz pytanie, czy tamta pani Gosia nie przyjdzie za tobą i nie będzie próbowała mnie walnąć paletą, bo to jest bardzo możliwe. Chociaż wydaje mi się, że ci zawodnicy nie są aż tak bardzo tutaj zorganizowani, żeby byli w stanie mnie walnąć tą paletą. Dobra, jest w miarę okej, okay, jest w miarę okej. Okay. Także jak mówię, nie mam pojęcia, jak za bardzo te papki rozstawiać tutaj na tym... na tym mordulcu, słuchajcie, ale dobra. Stawiamy ją z powrotem pod pułapeczkę. Wiecie co, tym razem nie mamy pułapki? Mamy jakąś pułapkę. Mogę sobie ją założyć tutaj gdzieś? O, elegancko. Pułapeczkę sobie na środku rozłożymy. Ciekawy jestem, czy teraz ktoś nią drepnie. To jest w sumie teraz bardziej legitnie rozstawiona na schodach. Widać ją max. No ale spokoj, tak będą musieli je jakoś na spokojnie ominąć. Okej, wezmę sobie teraz tą pułapkę. Chodź tu, moja droga. Zaraz też przyjdziecie tu ratować na 90%. Ale zauważyłem, jedyne co zauważyłem, to to, że ten mordulec ma dużo jaśniej podświetlone silniki i dużo wyraźniej widać te. Dużo wyraźniej widać ślady. Już cię zdjęli? To było głupie przedsięwzięcie. Ja jeszcze nie zdążyłem odejść za bardzo. Nie wiem, czy to był taki dobry motyw. Widać dziadnięta, to się nie zdążysz wyleczyć, moja droga. Nie wiem, jakim cudem ty mi tak zrobiłaś. Wpieprzyłem się w własną pułapkę. Dobra, fail match max. Fail match max. Pieprzyłem się w własną pułapię, jednak się da. Byłem ciekawy, czy się da i okazało się, że się jednak da. Słabo, słabo, diabełku, słabo. Ale dobra, nie ma co się przejmować. Idę sobie bokiem. Czy ty... Nie, no uciekłaś stąd, jak najbardziej uciekłaś stąd. Dobra, po razie mam was powieszonych, jestem naprawdę słabym traperem. Teraz kosmicznie widzę, że jestem słabym traperem. Okej, mamy tutaj jedną... tutaj jeden silnik, tutaj jeden i tam jeden. Stawiam, że do tego najdalszego podejdą, więc sobie też do nich podejdziemy. Nie byłem świadomy w ogóle tego, że da się w moją pułapkę samą wdepnąć. Myślałem, że ja będę mógł sobie na spokojnie z nich obok nich przechodzić. Dobra, mam cię, Kasia, ty już raz wisiałaś, więc spokojnie sobie możemy ciebie podgonić. Mam tu pułapkę pod ścianą dostawioną, to bardzo dobrze, że tu sobie podlatujesz. No dawaj, 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 dawaj. A, jednak nie będziesz próbowała podlecieć. Spoko, nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji. I w kukurydze, dobra, tradycyjna taktyka kukurydziana. Dobra, mam cię, już mi nie uciekniesz. Mam cię, o samurai, chociaż jednego muszę ze sobą zabrać. Mówię, żeby to był nawet fail meczek, ja to jakoś przeżyję. Nie ma problemu najmniejszego. Tak, żebym ja cię do jakiegokolwiek haka tutaj doniósł, może być problem. Chyba cię nie doniosę. Zobaczymy. Nie mam żadnego Iron Graba, więc jest to na pewno dużo bardziej utrudnione z donoszeniem do haka. A nie, może ci się uda. Udać się. Czy po samym hakiem uciekniesz? Po samym hakiem uciekniesz. Dobra, uciekłeś z prawej strony. Mam cię. Dobra, chociaż jedną osobę muszę ze sobą zabrać. Zobaczymy, jak to pyknie. Powiesimy ciebie. Rozstawimy sobie popeczkę. Właśnie to jest też na tyle źle zrobione. O Boże, źle tą latarką świecisz w ogóle. Powinieneś przede mnie tak ostro wlecieć. Teraz podlecisz pewnie pode mnie? Nie podlecisz, okej, nie zdążyłaś. Dobra, chodź tu, moja droga. To było głupie w tym momencie, gdybyś ty zaczęła ją od razu ściągać. Ja wiem, że gdzieś jesteś tutaj dookoła. Więc pozwolisz, że otworzę sobie pod tą pułapeczkę. A nie da się tak perfidnie pode mną. Widzicie? I troszeczkę przez to traper traci. Naprawdę jest słabawą postacią, tak mi się wydaje. Nie, możliwe, że ja też słabo nim gram, bo tak jest na 90%. Przyznaję się bez bicia. Dobra, macie tu drzwi, które ktoś próbuje otworzyć. Wydaje mi się, że nie zdążysz. Dobrze mi się wydawało. Pozwól, że cię zaskoczę i wybiegnę ci na twarz. Próbujesz mnie odciągnąć, to znaczy, że ktoś tu w pobliżu próbuje ściągnąć twoją koleżankę. Ja się do niej cofnę. Mimo troszeczkę podkampienie to podchodzi. Ale kumpel, zrąbałeś. Zrąbałeś troszeczkę sprawę.
Dobra. Pierwsza sprawa. Co ty jesteś, out? I teraz tak. Oni tam się leczą. On leczy tam. Tego Billa leczy. Dobra. Jest niedobra sytuacja, słuchajcie. Możliwe, że nawet nikogo nie pocisnę. Ten Bill gdzieś już się tu próbuje wykaraskać. Na 99% on gdzieś tu ślimaczy się. W tę stronę. Dobra, uciekam mi wszyscy. Chyba, że ciebie złapę. To był dziwny sprint. A, Kasia miała sprinta, załadowała się. Dobra, oni poszli na 90% do drugiego wejścia, albo są gdzieś tutaj. Dobra, dam im uciec. Niepotrzebnie zacząłem tej babeczki gonić. Ale dobra, mamy pana Kiwiego. Jest okej. Chociaż jednego na haku skończymy. Ciekawy meczek, w sumie ta końcówka była taka bełe. W ogóle jak widzę, że ten Kiwi się wpierdzieli w tą pułapkę. Nie spodziewałem się, że on się wpierdzieli w nią. Dobra, jeśli chodzi o tego typa, to raczej wątpię, żeby on tu próbował podejść pod nas. Naprawdę? Jeszcze mi uciekną. Uciekną mi 100%. XD troszeczkę. No, Jezus, totalnie znabiłem ten mecz. Najgorzej! Boże, słaby traper, max słaby. Wszyscy mi uciekli. No, ale dobra, nie ma się co spinać. Pierwszy raz traperem gram, także spoko. No lipa. Tego questa jednak nie będzie tak prosto zrobić, jakby mi się wydawało. Dobra, próbujemy jeszcze jedno zrobić lobby. I tak, panie, czy ja chcę ci dodać? Hex no one escapes. Te heksy mi się tak 2 na 10 przydałyby. Przydałaby się 15 ranga, żeby mieć chociaż dwa perki, to jakieś ogarnięte. No ale dobra. No już zobaczmy, co dokładnie traper ma za umiejętności. Wysta pałki na niedźwiedzie tak, aby złapać nią, unieruchomić, zranić, uwięzić one na nich ofiary. Rozpoczynasz mecz z jedną pułapką na niedźwiedzie na mapie rozmieszczono jest losowa. 5 innych pułapek na niedźwiedzie możesz też, masz rozmieszczone i możesz złapać. Okej, czyli nie ma docelowo żadnej wzmianki o tym, że będę lepiej widział. Zobaczmy dokładnie w takim razie, jak jest przedstawiona ruina. Udane zaliczenie, nie, jest tylko o silnikach. To może mi się wydawało coś, że tymi pointami. Z tymi pointami jest coś tak, że pokazuje mi po prostu te ślady krwi. Mówię, ostrzegałem was, że będzie to totalnie noob mecz, ale to jest pierwszy raz traperem. Także, żeby nie było, bo diabeł, ale ty jesteś nobem, xddd. Znaczy, jak będziecie tak pisać, to będę po prostu ignorował xd. Na spokojnie meczyk, nastawiałem się na przerąbanie, także wiecie jak jest. Po prostu będę próbował. Na live będziemy teraz dzisiaj najprawdopodobniej. Parę, tam z 30-40 minut po tym, jak odcinek leci, to będzie live, więc będę próbował dopiero na live coś ogarniać tym traperem. Miejmy nadzieję, że się uda. Miejmy nadzieję, że się uda zrobić tego questa, o ile nie trafi mnie ten w nerw i po prostu się nie poddam. Dom Thompsona, Pharma Coldwyn, może być, gitara, siema, let's go baby. Szukamy. Jak tam silnik już naprawiany? Ja tylko już widziałem, czym się wydawało. Halo, halo. To przy telefonie. Wy to będziecie sfaniakować pewnie przy tym kombajnie zaraz. No może i niekoniecznie. Potrzebuję jakiegoś pierwszego chętnego. I patrzcie, jak mam heksa wystawionego. Ta moja ruina jest tu wystawiona na wpierdziel od razu. Nieprzyjemnie. Dobra, ktoś tu się znajduje blisko, także trzeba uważać na to. Dobra, w sumie rozłóżmy sobie tą pułapeczkę tutaj. Czemu nie? Weźmy tą jedną pułapeczkę. Trzeba też zostawiać przy takich miejscach Holender, co oni wchodzą tu często. To by było bardzo, bardzo fajne. Możecie też dać mi jakieś protipy w komentarzach, gdzie dokładnie te pułapki przydałoby się ustawiać. Cześć, kumpel. Widzę, że się skapnąłeś tutaj. Że cię wyhaczyłem. A, czyli jednak...
Po staremu to czukowanie będzie. Będzie mnie patrzył i będzie mnie ganiał cały czas. Spoko, jak się rozpędzę? Okej. A ja pierdykam. To jest najgorszy... Najgorszy typ uciekiniera. I go zgubię zaraz. Już odbił gdzieś w drugą stronę. A Jezu, niekoniecznie. Jednak niekoniecznie. Myślałem, że odbiłeś typie i to by było dla ciebie... Proszę, nie kładzie palet? Jak ty pijany jesteś, typie? Czemu nie kładłeś palet? Przecież spokojnie mogłeś mnie... tu wydymać. I teraz, jeśli nikt do mnie nie podleci, to, to wisisz na haku. Oczywiście, że wisisz na haku, kumpel. Dobra, to nie było zbyt sprytne, panie Lord Ray. Stawmy sobie gdzieś papeczkę obok ciebie. Myk. Rozstawiona, kumpel, nie ma problemu. Ja sobie idę po następną pułapkę i lecę od razu po innych. Zobaczymy, zobaczymy jak to pyknie. No, przydałoby się chociaż, kurde, jednego tutaj powiesić. Nie to tak słabo jak w ostatnim meczu. Dobra, widzę pana Billa. Dobra, chodźcie tutaj. Panie Bajsi, oj, za wcześnie to było. Patrzcie, że oni go nie ratują też. Olali kumpla. Może ktoś bardziej w tę stronę, jak widzę. Fajnie by było, jakby się udało przyzwać byt. Tak to miałbym go nastrzała od razu na następną rundę. Czy na następne byknięcie. To by było bardzo, bardzo przyjemne. Szkoda, że nie mam tutaj szeptów na tej postaci. Tutaj szepty by mi się max przydały. Tutaj na szepty... Oj, chusteczka, nie udało się. Cześć, Kaśka. Gdzie ten twój kumpel? A, jesteś tu, dobra. Widzę cię, przyjacielu. Zaraz cię tu złapiemy. Ktoś mi wtrygerował pułapkę. XD. Nice, nice. Dobra, zgubiłem go. Nieważne. Bajsi uratowany z pułapki. Dobra, kopniemy sobie ten silniczek, co tu jest. Dobra, to może być trudny mecz. To następny przerobany mecz będzie. Mówię, ze słabym gram traperem, jak nawet na 16 rangę. Powinienem tym traperem na 20 rangach grać. A nie na taki, co mam teraz. What the fuck? Spicy, podleczony. To znaczy, że albo sam się uleczył, albo ma jakiegoś kumpla przy sobie. Stawiam, że jakiś kumpel. Ja prawie tam to silnik naprzeciwko. Ale patrzcie, że nikt tej ruiny jeszcze nie rozwalił. XD troszeczkę. Wylepnę w tą pułapkę. Dobra, zróbmy sobie tak. Rozłóż tą pułapkę. Mordulec. Elegancko, popencja rozstawiona, weźmy sobie tą. I oni już uciekli do jakiejś kolejnej tej. Kolejne miejscówki stawiam. Ciekawe, czy jestem, czy tam na górze im się udało coś dostawić, a podejdźmy. Nie, silnik. Silnik jest w ogóle nie naprawiony, nawet nie jest ruszony ten na górze, także no spokojnie, nie musimy tam podchodzić nawet. Tutaj jest ostro dymany, siema. Dobra, miałeś farta tutaj, kumpel. Ja pierdolę, będziesz się tak ze mną bawił. Irytujące to jest, typie. Irytujące. Dobra, teraz przyfarciłeś. Dobra, tu cię złapę. Easy boy. Co za magiczne przyspieszenie było? Przepraszam bardzo, czemu pan tak magicznie przyspieszył nagle biegnąć? W ogóle jesteś po prawej stronie, ktoś to będzie próbował cię za chwilkę uratować. Wiem, że na pewno nie opłaca mi się teraz przychodzić przy tej palecie, więc sobie pójdę tędy. Bez kapi, ktoś tam był. Sobie przebiegał po prostu, tako. Dobra, teraz trzeba to tak jakoś sprytnie rozwiązać. A, dupa tutaj na środku sobie pierdzą. Może który wdepnie. Może który wdepnie. Chociaż wątpię. A weźmy jeszcze jedną tą popeczkę, może gdzieś tu ustawmy. Stawmy sobie dwie popeczki obok ciebie, panie Lordzie Ray. Chociaż jednego by pasowało tutaj dziabnąć, bo tamten mecz to totalny fail wyszedł. XDDD. Ło, mamy kolejną pułapkę. Ciekawe jestem, czy wdepną, czy nie wdepną. Jakby pan Kiwi tutaj próbował wdepnąć. Czy coś mnie odepchnęło tak dziwnie? Tak się poczułem jakby. Jakby coś mi próbowało dziabnąć tutaj. O.
Basie. Za szybko to kładziesz. Dobra, przypilnujmy sobie pana lorda, żeby tutaj nikt go nie ściągnął już. Dobra, jesteś down. Tutaj była Zośka. Dobra, lord raid leży. Elegancko, mamy wyautowanego jednego typa. Tego pana Bajsiego by pasowało znaleźć, Holender, bo on gdzieś tutaj biegał. Wydaje mi się, że przebiegł od razu. Tak mi się raczej wydaje. Tak, naprawię ten silnik. Bajsi został naprawiony na szybko. Gonię ciebie, bo coś mi się wydaje, że ciebie będzie łatwiej tutaj pocisnąć. Bo ty nie jesteś najlepszy kumpel w uciekaniu. No, cały czas biegnie prosto, patrzcie na to. O Jezu! To było kiepskie akurat z mojej strony. Co, znowu zrobisz jakieś magiczne kółko? Mam ci. Dobra, mamy drugiego na hak. To sobie rozwalimy, a to gdzieś mamy blisko hak, także powinniśmy cię tu wrzucić, nie powinno być problemu. Chociaż dwóch jakbyśmy wyautowali, to już by było... Byłby nie najgorszy meczek, mrużek. No, już by taki mógł być. Cześć, Gośka. Ale zjebałaś. O nie, to był konkret... Konkret frajerstwo z twojej strony. Szybko go ściągnęłaś. Zdecydowanie za szybko, on nie ma szansy teraz uciec, wiesz o tym. No i sama żeś go pokonała. Głupie, głupie! Też żeś dostała jednego huka. Nie, nie ma co go kurczę nawet tam nieść. Tu go wrzucę na spokojnie, mam akurat pułapkę pod nosem. Hop! Ląduj! Pani Ratie Fam będzie próbowała tutaj zaraz wdepnąć. O, rozwali mi ruinę w końcu, gratulacje. Ona będzie próbowała naprawiać tamte silnik, patrzcie na to. Ona tutaj cały czas naprawia silnik, bo on jest tam ledwo do naprawienia. Nie zdąży podejść, on go pewnie naprawi. O, o dziwo nie. Wdepnę go sobie. Kopeczkę wezmę i lecę do ciebie. A, jednak się liczyli. Okej, okay, spoko. Jak wygląda sytuacja? Ale ci typie, ja cię tak obstawię pułapkami, że to nie ma szansy, żeby oni cię tu podnieśli. Tak zrobimy. Co ty na to? Żebym sam się tylko nie wpieprzył w tą pułapkę, to będzie fajnie. Spróbuj teraz. Coś po niego przyjść. Będziecie mi niszczyć pułapki na 90%. No ale spoko. Pan Bajsi też będzie wyautowany. Zaraz. Chyba, że go pani tutaj... Grażynka próbuje naprawiać cały czas tutaj silnik, patrzcie na to. A nie, jednak nie. Dobra, Bajsi, wdepnij w papkę. Widzę cię, Bajsi. I can see you. Gdzieś mnie tu w konie zrobił. Gdzieś tu jest. Dobra, Bajsi, musisz mi się pokazać, ja cię walę na pyrę szybko, przegrywasz gierkę i lecimy po nexta, co? Co ty na to, kumpel? Ale jakim cudem oni... Dlatego jest taki do dupy trochę ten traper, myślałem, że będzie lepszy. Zrobili kółko i mnie po prostu wydymali. Dobra, jeden mam bardzo wysoko, dwa mamy niżej, więc unlucky trochę. Strzeliliście, wy już robicie ostatni ten. Ostatni silnik i on już jest tam pewnie ostro porobiony, nie pasuje mi to. Chociaż kurde tego, jeszcze jednego musiałbym powiedzieć, tego Bajsiego. Jakby oni cię ratowali, to ja bym cię mógł na spokojnie tutaj myknąć. Dobra, to ktoś krwawił. Siemano, Bajsi. Się akurat taki obkrwawiony podszedł. Dobra, Bajsi wyautowany. Oj, si, o! Stopnijmy sobie ten silnik. Mamy dwóch na minusie, także już jest całkiem, całkiem nieźle. Jest do kejka. Mamy tutaj włas, tak trzeba o tym pamiętać. To jest dobra wiadomość. Naprawiam silnik na górze, no. Zrąbał. Jakim cudem ja cię nie trafiłem? Dlaczego ta maczeta ma taka... Strasznie krótki zasięg, wiecie, to jest irytujące, Max. To jest słabe strasznie, jeśli chodzi o tą maczetę. Dobra. Grażyna, jesteś tutaj autowana, moja droga. Ty też jesteś tych, co uciekają prosto. Bardzo mi się to podoba. O, jakim cudem? Come on! A te pułapki są gówniane. Dawaj, jeszcze raz. Wdepnij w tą pułapkę, Holender, no.
Czarna mambo, ty. XD. Co?! Jakim ty cudem? Zepłaś pułapkę. Dobra, gonię cię na prosto. Albo ona spróbuje otworzyć te drzwi i udaje się uciec, albo jesteś w dupie. Mam cię. Elegancko. I tam jest piwnica, moja droga, więc raczej masz przerąbane. Ja cię tam przypilnuję, chyba że koleżanka, chociaż wątpię, żeby próbowała cię ratować, chyba że ma latarkę teraz, to by było jedyne wyjście. Dobra, niestety nie ma, więc sorry memory, jedyneczkę z przodu trzeba wymazać. Jesteś wyautowana. Czyli mamy 3 kile, nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie... Naprawdę będzie słabiej. Dobra. Co, wiecie co? Tak. Fajnie, rozłożę tą pułapeczkę. Zrobię sobie tak. Ciebie. Oni ciężko... O, dobra. Dobra. Co? Co się wydarzyło? Halo? Halo, Grażyna! Coś... Co to było? Udało ci się skaka zejść. O, Holender! Tego akurat się nie spodziewałem. No dobra, spoko, Graży. A tu Holender. No niezła Grażynka, nieźle, nieźle, nieźle. Mało brakło, jakbyś mi uciekła. Nie dla psa kiebasa. Dobra, ten meczek już zdecydowanie dużo lepiej nam wyszedł. Trzech martwych, jeden uciekł. Tamten to była totalna porażka. Wszyscy mi uciekli, ale dobra, nic się nie stało. Mówię, to był drugi mecz po półtorej roku traperem. Także jest okej, moi drodzy. Wydaje mi się, że może nie będzie najgorszy. Jakby był wyparkowany ten traper, to... Nie będzie najgorszy, mimo, nie będzie to moja ulubiona postać, bo jednak Leatherface wygrywa tutaj wszystko. To dobrze, że chociaż myślę, tak musimy w nim wbić parę leveli i tam, i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, co? Postacią Trapper zużył w ofierze 9 ocalałych. Halo? Gro? Wychodzi na to, że jednak nam nie zaliczyło naszego zadania. Ho, ho, ho! Jak wspaniale! Czyli nam się zjebało zadanie. No to nieźle, czat. No to nieźle. Nie mam pojęcia dlaczego. Możecie mi napisać, dlaczego nie załapało mi tego zadania. Imo, złożyłem w ofierze 9. No na haks. Z postacią Trapper złóż w ofierze 9 ocalałych. Gram postacią Trapper, złożyłem 3. Nie zadziałało. Możecie mi napisać, dlaczego to nie zadziałało, jeśli wiecie. Dobra, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie się i do kolejnego odcinka z Dead by Daylight. Na pewno będzie jeszcze sporo tego na kanale, także taktyczna łapa w górę. I pamiętajcie, że jeśli jeszcze nie jesteście na moim Facebooku, to zapraszam was. Link macie w opisie, link do fanpage'a. Wrzucam tam czasami jakieś fajne fanarty, coś a propos kanału, czasami info o live'ach i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcecie być z tym na bieżąco, to was serdecznie tam zapraszam. Ja się z wami żegnam i siemano, do następnego odcineczka. Buziaki, hej!